Dzień dobry, Beata Tadla, Onet Rano finansowo, czyli o naszych wydatkach, o naszych oszczędnościach, o naszych budżetach, o pieniądzach naszych codziennych porozmawiamy sobie. Ze mną Małgorzata Madej, dyrektor do spraw rozwoju procesów i relacji z klientem w Nationale Nederlanden Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym. Dzień dobry. Dzień dobry pani Beato, dzień dobry państwu. A dzisiaj będziemy mówić o naszym myśleniu na temat naszej własnej przyszłości, czyli o emeryturach, które gdzieś tam chyba są zawsze tak bardzo, bardzo odległe. Niestety tak. Emerytura nie brzmi jak nic ekscytującego. Nie jest sexy. Nie jest w ogóle sexy jako temat, w ogóle jako taka myśl przewodnia naszego życia. Raczej to odsuwamy, pokazują to nasze wszelkie badania, też pewna taka empiria, którą mamy na poziomie naszych tutaj produktów emerytalnych, że wolimy o tym nie myśleć. Jest to coś, co zostawiamy sobie na takie bardzo, bardzo dalekie później. A kiedy zaczynamy myśleć o emeryturze? Powiedziałabym niestety za późno. Czyli oszczędzanie emerytalne w swoim takim charakterze największy sens ma wtedy, kiedy oszczędzamy systematycznie, oszczędzamy konsekwentnie mniejsze kwoty, ale przez bardzo długi okres. Wtedy ten kapitał ma szansę nam się uzbierać, ma szansę nam zapracować solidnie i po prostu w ramach już naszej przyszłości emerytalnej nas realnie wesprzeć. Mhm. Więc jeżeli myślimy o tym zbyt późno, to te procesy po prostu nie mają szansy się dla nas tak pozytywnie zadziać. A co w nas jakby najczęściej pokutuje? Jakie myślenie, że to państwo powinno zadbać, bo przecież jest ZUS, w ogóle wierzymy w to, że ZUS przetrwa, nie znamy danych demograficznych, myślimy, że ktoś inny za nas to zrobi, a nie my? Tak, zdecydowanie tutaj widzimy takie naprawdę takie myślenie, takie myślę, takie życzeniowe, troszeczkę takie z rodem z bajki. Albo dzieci się nami przecież powinny zająć. Tak. Tutaj na pewno dzieci są też takim elementem. Natomiast wracając do tego komponentu ZUS, wciąż zdecydowanie wierzymy w to, że to państwo, że to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że to jest jakby w gestii państwa zająć się emerytem, wypłacać mu emeryturę. Płacę składki, płacę podatki, państwo niech za mnie to zrobi. Ale oczywiście, że tak. Natomiast pomijamy jedną taką mega istotną rzecz, taką, z którą się tak właściwie nie powinno nawet dyskutować, bo to jest absolutnie na poziomie faktu. Zmiany demograficzne są takie, na ten moment nie ma żadnego trendu, który by wskazywał, że one są jakkolwiek odwracalne, że społeczeństwo się starzeje, czyli że liczba osób pracujących i składkujących aktywnie jest coraz mniejsza względem rosnącej liczby osób pobierających świadczenia emerytalne. To dla nas oznacza jedną rzecz, że ta proporcja będzie się tylko zmieniać na niekorzyść tej rosnącej grupy pobierających świadczenia emerytalne. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili tak zwana stopa zastąpienia w emeryturze. Czyli co to jest? Wysokość mojej emerytury będzie stanowiła względem mojego uposażenia. W tej chwili jest to około 60%, do 60%. Natomiast już w 2040 roku, i to jest oficjalna prognoza ZUS-owska, ta stopa zastąpienia to już będzie tylko 30 kilka%. Właśnie przez te dane demograficzne, tak, które właśnie są nieubłagane. Absolutnie, przez te zmiany, a dodatkowo takim, a już w 2060 ta stopa zastąpienia to tylko 20 kilka%. Ale musimy też pamiętać, że to nie jest tak, że ten nasz dochód, który mamy, spadnie o określony procent, tylko to, co włożyliśmy do tego ZUS-u, tak? A nie wszystko przecież jest ozusowane. Więc my nagle, kończąc karierę zawodową, budzimy się z ręką w nocniku i nagle zaczynamy biedować. Absolutnie tak. Proszę sobie po prostu wyobrazić, że za każdy 1000
obecnej pobieranego uposażenia, tego, tak jak pani powiedziała, ozusowanego składką emerytalno-rentową na ZUS, w przyszłości będziemy musieli przeżyć za 200 kilkadziesiąt, za 300 kilkadziesiąt. Jest to sytuacja bardzo trudna i jakby stąd nasze takie skoncentrowanie jako Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego na tym, żeby osiągać jak największe zasięgi z tą naszą misją. Ludzie, obudźcie się, ludzie, ta przyszłość emerytalna jest nieunikniona i jest bardzo wiele sposobów, w jakich może człowiek sam indywidualnie albo we współpracy z pracodawcą po prostu tą przyszłość zabezpieczyć lepiej dla swojego własnego dobra. Mnóstwo jest produktów, które są najczęściej przez Polaków, z których najczęściej Polacy korzystają, jeśli już korzystają. Właśnie. Tych produktów jest naprawdę bardzo szeroki wachlarz i tutaj z wyborem w ogóle nie ma problemu. Na poziomie wyboru to jest naprawdę, naprawdę supermarket. Problem jest z tym dokonywaniem tego wyboru, czyli podejmowaniem tej świadomej decyzji, tak myślę o emeryturze, tak chcę sukcesywnie na nią odkładać. No to teraz sięgajmy do najwyższą półkę w tym supermarkecie. Najwyższa półka w tym supermarkecie z mojej perspektywy to są takie trzy opcje. Dwie z nich to są takie programy indywidualne emerytalne. To są produkty IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, i produkty IKE, czyli indywidualne konto emerytalne. W tych dwóch produktach każdy z nas jest sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Wybiera sobie, gdzie zakupuje ten produkt, wybiera sobie wysokość składki, częstotliwość tej składki, w ramach której odkłada. Są to produkty bardzo fajnie pracujące. Tutaj mam na myśli, że fundusze inwestycyjne, które stoją za tymi produktami, osiągają naprawdę świetne rezultaty. Powiem tylko, że produkt IKZE, mój ukochany produkt, w najtrudniejszym, myślę, 2020 roku, roku pandemicznym, roku ogromnych zawirowań na rynkach kapitałowych, w Nationale Nederlanden zyskał dla swoich inwestorów ponad 12%. Nie ma porównania. Tak, rocznie, tak. Ta stopa zwrotu jest właściwie tutaj nieporównywalna do takich dostępnych opcji oszczędzania, jak na przykład skarpeta, jak na przykład pod poduszką, czy na jakimś koncie oszczędnościowym, czy na ROŻE. Tutaj. To czym to się różni w takim razie? Co jest największym atutem IKZE? Największym atutem IKZE z mojej perspektywy, sama jestem posiadaczem, zachęcam każdego do wzięcia tego produktu pod uwagę, jest to, że oprócz takiego sukcesywnego oszczędzania emerytalnego, czyli takiego wpłacania dowolnej, zdecydowanej przez siebie kwoty, na przykład co miesięcznie, choć to nie jest obligo, mogą być to inne interwały czasowe, bądź na przykład ale raz na rok. Wcześniej trzeba się umówić, jak to będzie wpłacane, czy można sobie elastycznie samemu, w tym miesiącu mam tyle, to wpłacę tyle, pod koniec, a potem przez kilka miesięcy na przykład nie, ale pod koniec roku zapłacę jakąś tam określoną część. Ta elastyczność właśnie jest absolutnie fantastyczną cechą IKZE, bo jest dokładnie tak, czyli część z naszych klientów odkłada regularnie, część z nich wtedy, kiedy ma jakieś dodatkowe środki, bądź na przykład raz na rok. Natomiast ten wątek oszczędzania sukcesywnego emerytalnego oraz fakt, że te środki po prostu dobrze tam pracują, dają dobrą, bardzo odczuwalną stopę zwrotu, ja bym wskazała tutaj na taką zaletę niebagatelną tu i teraz. Bo tak jak powiedziałyśmy, ta emerytura to jest jakieś takie widmo kilkunastu, kilkudziesięcioletnie do przodu. Natomiast IKZE jest produktem, który daje korzyść podatkową tu i teraz każdego roku. Co to jest korzyść podatkowa w takim przypadku? Bardzo realne pieniądze, które zostają w naszej kieszeni. Mianowicie wpłacone środki na IKZE w danym roku do limitu, jaki posiada ten produkt ustawowo, czyli w tej chwili do ponad 6 tysięcy dla osób fizycznych. Aha, czyli nie można wpłacić więcej przez rok, jak rozumiem, w ciągu roku. Tak. I teraz te wpłacone środki
w rozliczeniu podatkowym naszego podatku dochodowego w ramach PIT-u w kolejnym roku całą tę kwotę można odliczyć od podstawy odpodatkowania i robić tak corocznie, zmniejszając tym samym swoją daninę. To jest, więc ten produkt ma po prostu wszystko. W przypadku pracowniczych planów kapitałowych, no osoby samozatrudnione nie mogą korzystać z tych planów, a czy są w takim razie jakoś w IKZE uprzywilejowane właśnie dlatego? Tak, tutaj ustawodawca wdrażając pracownicze plany kapitałowe, które są moim drugim ukochanym produktem, a może pierwszym, w każdym razie również bardzo doceniam i bardzo namawiam wszystkich do tego. Ustawodawca konstruując pracownicze plany kapitałowe rzeczywiście dostrzegł, że osoby samozatrudnione nie mają, jakby nie mają jak zafunkcjonować w obrębie tej struktury PPK. I takim ukłonem w stronę osób samozatrudnionych jest właśnie podwyższony limit wpłat na IKZE i wynosi on w tej chwili ponad 9 tysięcy. Jeżeli będziemy odkładać ten limit, o którym pani powiedziała, może pani nam na przykładzie jakichś konkretnych kwot powiedzieć, jaki to będzie dodatek do emerytury? Po ilu latach? Właśnie, tutaj troszeczkę muszę powiedzieć, że niestety to zależy. Powiem, jak wygląda mechanizm. To znaczy, w momencie, kiedy im dłużej oszczędzamy, to jest ta najprostsza zasada, im dłużej oszczędzamy, tym nasze oszczędności emerytalne, czyli suma tego, co wpłaciliśmy plus wypracowany zysk, stanowią jakby istotniejsze wsparcie na naszą przyszłość emerytalną. Tutaj też oczywiście zależy od tego, w jakich transzach, jak długo będziemy pobierać środki z rachunku IKZE już po przejściu na emeryturę, bo możemy się zdecydować zarówno na wypłaty ratalne, jak i na wypłatę jednorazową. Także każda sytuacja jest indywidualna i niestety tutaj konkretnymi kwotami nie jestem w stanie operować. Natomiast to, co pragnę podkreślić, to im szybciej zaczniemy myśleć, im szybciej zaczniemy inwestować emerytalnie, tym po prostu to wsparcie będzie realniejsze i będzie stanowiło po prostu solidny procent tego, co przyjdzie do nas z ZUS-u. A to są pieniądze, które są potem dziedziczone? Absolutnie tak. Mhm. To jest też taki aspekt absolutnie niepomijalny, super ważny, jeżeli chodzi o zachęcenie do oszczędności emerytalnych. W pełni dziedziczone środki. Proszę to rozumieć analogicznie jak nasze środki zgromadzone na rachunku bankowym. Do środków IKZE również mamy dostęp poprzez platformy digitalowe. Także to nie jest coś, co gdzieś funkcjonuje poza naszą kontrolą. To jest elastyczne, to jest dziedziczone, czyli nasze prywatne, ale to jest też coś, do czego możemy się logować, na przykład codziennie, jeśli ktoś ma czas bądź życzenie, i obserwować po prostu, jak wygląda ten trend wzrostowy w kontekście inwestowania. A jak Polaków najlepiej przekonać do tego, żeby właśnie zaczęli teraz, już nie odkładali tego? Co działa na Polaków najbardziej? To jest właśnie doskonałe pytanie, nad którym prawdopodobnie głowią się wszelkie towarzystwa emerytalne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych i w ogóle Zakład Ubezpieczeń Społecznych tak samo. Co zrobić, żeby ludzie chcieli oszczędzać, żeby widzieli taką potrzebę? Ja osobiście jestem zwolenniczką takiego kompromisu pomiędzy językiem korzyści, wyłuszczaniem zalet chociażby produktu IKZE, o którym porozmawiałyśmy, ale też takim balansem pomiędzy tym jednak, żeby, nie mówię trochę straszyć, ale przynajmniej uświadamiać. To, co mam na myśli tutaj, to że poziom oszczędności emerytalnych Polaków, takich prywatnych oszczędności i oszczędności w ogóle jest dramatycznie niski. Czyli my jesteśmy, jeśli o to chodzi, na jakimś tam dalszym szarym końcu, jeśli chodzi o Europę czy świat? Jeśli chodzi o Europę, do tego się odnośmy, chociażby do Unii Europejskiej. I teraz pewnie ktoś pomyśli, że no tak, ale przecież nie możemy odkładać tyle, co Luksemburczycy, czy tyle, co Niemcy, czy tyle, co Holendrzy. Dobrze, ale wszelkie badania wskazują na to,
że oszczędności naszych gospodarstw domowych względem tego naszego tak zwanego dochodu rozporządzalnego, czyli tych pieniędzy, którymi de facto dysponujemy po spłacie wszelkich naszych takich obligatoryjnych należności, jak podatki, jak ZUS, czy jak raty kredytowe. Więc oszczędności z tego, co nam zostają, są w Polsce w średnio na poziomie 3,6%, nawet nie 4%. Podczas gdy u Niemców prawie 20%. Tak, ale podczas gdy u Węgrów i u Czechów, czyli państw, narodów, społeczeństw, o bardzo podobnej i historii, i sytuacji ekonomicznej, i wysokości PKB, te oszczędności są 3 razy większe niż w gospodarstwie, średnio procentowo niż w gospodarstwie polskim. Także trochę taka rozbudowana wypowiedź, moja odpowiedź na pytanie, jak Polaków nakłonić do tego oszczędzania, to jest A, zachęta, czyli poznaj naprawdę świetne... Co ty z tego będziesz miał? Co ty z tego będziesz miał i jak to fajnie pracuje, jak to się od lat sprawdza ludziom, ale druga strona tego medalu to jest po prostu troszkę się przestrasz, dlatego że nie oszczędzając nic i polegając wyłącznie na tej obietnicy ZUS-u, na tą przyszłość twoją emerytalną, w najlepszym wypadku wskazujesz się na to, że po prostu za każde obecne twoje 1000 zł będziesz musiał przeżyć, dać sobie radę za kwotę na poziomie 200 kilkudziesięciu złotych. No to trzeba sobie wziąć do serca. I to bardzo, bardzo mocno. Tym bardziej, że no nikt, absolutnie nikt za nas tego nie zrobi. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Onet Rano Finansowo dziś o odkładaniu na emeryturę było. Nasz gość to Małgorzata Madej, dyrektor do spraw rozwoju procesów i relacji z klientem w Nationale Nederlanden, Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym. Dziękuję pięknie. Dziękuję uprzejmie, dziękuję.